Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj jest dosyć spontaniczny film, dlatego że zaczęłam się już malować, jak widzicie. Po czym mówię sobie tak, przetestowałabym kilka nowych rzeczy, bo kilka takich nieużywanych jeszcze mam. I po co mam to robić taką, skoro mogę to robić na wizji i z wami? Da! Także dzisiaj testujemy sobie kilka nowych dla mnie kosmetyków. I zaczniemy od brązowego linera, tak, bo on jest brązowy, z Revlonu. To jest Colorstay, jak widzicie, jest zapakowany i to jest liner w pisaku i końcówka ma taką dosyć grubaśną. Zobaczymy, jak mi pójdzie z tym linerem. Ja sobie biorę mniejsze lusterko, które tak naprawdę jest duże, bo to jest highlighter Skin Frost z Jeffree Star. I widać w nim wszystko dosłownie. Także jedziemy, zobaczymy, jak się spisze ten eyeliner. No i ten liner jest ok, jeżeli chodzi o kolor, bo to jest brązowy, więc on nie będzie taki bardzo widoczny, ale mimo wszystko go widać. Ja mam natomiast zastrzeżenie co do tego, jego konsystencji, może tak, bo on wydaje mi się bardzo wodnisty. Ja mam takie dosyć pomarszczone powieki, więc w momencie nakładania on w te zmarszczki tak wchodził i przez to ta linia jest taka poszarpana. No to mi się nie podoba za bardzo, no ale może u kogoś z gładszymi powiekami się sprawdzi. Mam też obawy, czy on nie będzie szybko się zapychał cieniami, bo jakoś takie odniosłam wrażenie, że bardzo te cienie z tej powieki chwyta i no nie wiem. Dobra, przejdźmy sobie do tuszu, który też jest nowością i to jest Volume Million Lashes w wersji Fatal. Ja ten tusz jakiś czas temu dostałam w jakiejś przesyłce. Jak wiecie, nie jestem wielką fanką tej serii tuszy i nie wiem, czy z tym się polubię, bo jak widzimy, ma szczoteczkę silikonową, dużą, z krótkimi włoskami. I teraz trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby Oleśka nie wsadziła sobie tej szczoteczki do oka, bo to jest główny powód, dla którego ja nie lubię szczoteczek silikonowych. No ale cóż, jedziemy! No dobra, do oka sobie go nie wsadziłam. Ale tak, to jest tusz, który zdecydowanie pogrubia i przez to też mocno skleja rzęsy. Ja trochę się namachałam, żeby je porozdzielać, ale efekt jest taki se, jak mam być szczera. No niemniej jednak te rzęsy są widoczne i on na pewno je pogrubia, więc jak lubicie taki efekt, to wam się spodoba. Ja bym chciała, żeby były mocniej wydłużone i jeszcze bardziej podkręcone, no ale z tym już nie zrobimy nic. Dobra, ja sobie zrobię drugie oko, bo ono jest zawsze najbardziej problematyczne i do was wracam. No dobrze, mamy to. Oczywiście to oko wygląda dużo gorzej, jak zawsze. Wyglądałoby lepiej, gdyby moje rzęsy nie rosły w dół. No ale pominijmy to. No nie wiem, jak zwykle mam mieszane uczucia co do tuszu z L'Oreala, także nic wam nie powiem jakiegoś super hiper ekscytującego, no bo niestety, ale ja do nich jestem tak sobie nastawiona. Ale jeżeli lubicie tusze z L'Oreala, to myślę, że i ten polubicie. Ja nie jestem wielką fanką sklejania rzęs. Dobrze, ostatnia rzecz, którą dzisiaj przetestujemy, to jest podkład z Clinique Super Balanced i wzięłam go sobie w dwóch odcieniach, bo generalnie tych odcieni dostałam jakiś czas temu 6. I tak cały czas się zastanawiam, który będzie dla mnie lepszy, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko będzie to 5 Silk Ivory. Mam tutaj też dołączoną pompeczkę, więc zaraz ją sobie zainstaluję. Bo jak patrzę na nie w opakowaniu, to tutaj mam 2 Silk Shell, ale ona mi się wydaje jakaś taka mocniej pomarańczowa. Chociaż w ogóle nie wiem czemu, ale strasznie się boję tych podkładów, bo wydają mi się być dosyć ciemne. A jak wiecie, ja za ciemnymi podkładami nie przepadam. Ja wręcz idę w drugą stronę, wolę być jaśniejsza niż ciemniejsza. Błyskotliwe to było. Dobrze, idziemy, zakładamy pompkę. Pompka założona. Teraz spróbujemy spompować się tutaj trochę. O, nawet szybko idzie. On jest taki dosyć wodnisty, ten podkład. A na razie go więcej nie będę brała, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Cały czas nie jestem przekonana co do tego koloru, w ogóle jakieś takie dziwne plamy mam. Nie wiem, czy zauważyliście. No nic. Nie,
no to piątka chyba nie jest zła. Zobaczymy, czy nie ściemnieje. No dobrze, generalnie powiem wam, że jestem całkiem miło zaskoczona, bo podkład wygląda na buzi ładnie i nawet ten kolor nie jest taki najgorszy. Ja sobie tak piątkę wzięłam dla przypomnienia, Silk Ivory. Natomiast tą dwójkę też jeszcze potem przetestuję, zobaczymy. Natomiast cały czas powtarzam, Boże, co za dzień. W każdym razie nałożyłam go też troszeczkę więcej pod oczy, bo to nie jest podkład mocno kryjący, więc chciałam zademonstrować, jak mniej więcej to wygląda. Widzicie, sińce są dalej widoczne. Troszeczkę tą okolicę rozświetlił, ale bez szału, tym bardziej, że ja dzisiaj to oko mam niestety dosyć mocno spuchnięte. W każdym razie jestem zaskoczona, jestem zadowolona, bo buzia wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest to lekki, codzienny podkład i myślę, że fajnie mi się sprawdzi teraz na zimę, na zmianę z moimi kremami BB, których, jak wiecie, używam praktycznie cały czas. Dobrze, to by było wszystko w dzisiejszym teście takim szybkim. Ja skończę się malować, pewnie jeszcze nagram dla was jakieś filmy, także będziecie mnie widzieć w tym makijażu na pewno. Jeżeli podobał wam się ten spontaniczny test, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście jak zawsze czekam na wasze komentarze. W opisie będziecie mieć linki do wszystkich produktów, jeżeli znajdę. Na pewno będzie lista tych produktów, które dzisiaj testowałam. No i oczywiście moje media społecznościowe, gdzie was serdecznie zapraszam, bo na przykład na Instagramie, na InstaStories jestem codziennie. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, byście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!